Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Raport z frontu z Markiem Kozublem. Kłaniam się, Marku, dzień dobry. Witam serdecznie, Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu. Czy na froncie bez zmian? Jak Rosja radzi sobie dzisiaj na froncie? No powiedzmy, że pewne niewielkie zmiany są. Niektórzy by powiedzieli, że kosmetyczne, bo być może nie wszystkie są jakąś mocno znaczące, ale mimo wszystko troszeczkę się ta linia frontu zmienia. Nie bez powodu zwracam teraz uwagę na rejon pomiędzy Bachmutem a Czasyfiarem, ponieważ tam się toczą na chwilę obecną dość ciężkie walki, nawet bardzo ciężkie. Do jakich tutaj zmian przede wszystkim doszło? Mowa tutaj o zyskach terytorialnych Rosjan w obszarze pomiędzy ruinami Bohdaniwki a tej części Iwaniwskiego, gdzie jeszcze bronią się żołnierze ukraińscy. Jak ta zmiana wyglądała? Otóż następująco. Rosjanom przede wszystkim udało się takim troszeczkę cęgowym manewrem obejść Bohdaniwkę od południa. Być może dzięki temu uzyskają możliwość natarcia na Kałyniwkę, a wtedy uzyskają punkt wyjścia do ataków na Czasyfiar od strony północnej. Z kolei też jak widzieliśmy, Rosjanie przesunęli się też na północ od Iwaniwskiego i obecnie oskrzydlają ruiny tej wioski. I z północy, i z południa. Także tutaj zapewne Ukraińcy się tylko trzymają przez pewien czas i w końcu wycofają się, nie mogąc po prostu skutecznie bronić tych pozycji, bo mowa między innymi o utrudnienia w zakresie chociażby dowozu zaopatrzenia i ewakuacji rannych. Dlatego jeżeli Ukraińcy nie podejmą tutaj jakichś kontrataków, albo jeżeli Rosjanie uznają, że nie są w stanie utrzymać tych pozycji zdobytych w ciągu ostatnich dwóch dób na północ od Iwaniwskiego, to wtedy Ukraińcy będą pewnie myśleć o tym, żeby się stąd wycofać. Stoi front pod Kliszczyjówką i Andriiwką, tutaj jest bez zmian, a jeżeli chodzi o sam Czasyfiar, to tutaj Rosjanie zdołali dojść do budynków, które znajdują się, tudzież ruin budynków, które znajdują się na granicy terenu zabudowanego Czasyfiaru. I tutaj Rosjanie starają się oczywiście dowodzić swoje zaopatrzenie dla oddziałów, które się tutaj utrzymały. Oczywiście Ukraińcy starają się temu przeciwdziałać, prowadzą ostrzał artyleryjski, bezpośredni z broni strzeleckiej, także atakują dronami FPV, ale mimo wszystko Rosjanie nadal pomimo strat próbują się tutaj utrzymać po to, żeby wykorzystać tą pozycję do dalszych ataków na Czasyfiar. A pewnie niedługo będą też korzystać z punktów wyjściowych spod Bohdaniwki oraz właśnie z tej pozycji zyskanej na północ od Iwaniwskiego. Jeżeli chodzi o inne takie bardzo gorące punkty na linii frontu, to tutaj przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na troszeczkę ostatnio zastygły front pod Nowokałynowym i Keramikiem. Działania zaczepne w kierunku Nowokałynowego i zyskali troszeczkę terenu. Jeżeli z kolei chodzi o odcinek na zachód od Awdijiwki, to przede wszystkim uzyskali zyski w ruinach wsi Berdyczi, głównie kosztem ziemi niczyjej. Nadal kontynuują ataki na Semeniwkę oraz na południe od niej, tam gdzie mają możliwość przejścia przez rzeczkę Durna, przez jej dolinę. I warto też zwrócić uwagę na to, co się dzieje właśnie też tutaj, w tym tworzącym się pomału wybrzuszeniu w kierunku Umańskiego, Jasnobrodliwki i Netajłowego, które znajduje się tutaj. Otóż w tym wypadku Rosjanie dokonali
pewnych postępów, oczywiście znowu kosztem ziemi niczyjej, ale mimo wszystko zbliżają swoje pozycje do umańskiego. Tutaj te zyski są zauważalne, ale one się właśnie odbywają, tak jak już mówiłem, głównie kosztem ziemi niczyjej i na otwartym terenie. Także tutaj Ukraińcy dzięki troszeczkę wyższym pozycjom nad rzeczką Durna mają możliwość obserwowania postępów rosyjskich oraz prowadzenia ostrzału. Oczywiście też Rosjanie atakują w kierunku Chełchiwki, próbują ostatecznie wyprzeć Ukraińców z Nowomychajliwki. No i jeszcze warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje na odcinku zaporowskim, bo tutaj Rosjanie stopniowo wypierają żołnierzy ukraińskich z ruin Robotnego. Tutaj oni co prawda mają niewielkie postępy, ale mimo wszystko należy je odnotować. Ostatnio udało im się przesunąć linię frontu od kilkudziesięciu metrów do około 100, przy czym też trzeba pamiętać, że kończy się to też tym, że zwiększa się też, przesuwa właśnie ten obszar ziemi niczyjej, strefy kontestowanej. No i ewentualnie też można jeszcze wspomnieć o tym, że na odcinku słobożańskim bez zmian. Jeszcze zapytam cię, czy w kontekście dostaw sprzętu może coś się tutaj zmieniło, jakieś nowe deklaracje? No, Niemcy ogłosili, że będą tworzyć, tak można to ująć, koalicję, czy też staną na czele inicjatywy mającej na celu wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Otóż zgłosili się oni do tego, aby znaleźć gdzieś w świecie, czyli nie tylko tutaj będzie mowa o krajach europejskich czy krajach NATO, ale możliwe do kupienia baterie wyrzutni Patriot. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że prawdopodobnie Niemcy będą szukali sprzedawców tego cennego teraz dla Ukrainy wyposażenia, prawdopodobnie w krajach arabskich. Otóż tam niektóre kraje jak Katar, Kuwejt mogą posiadać trochę wyrzutni Patriot operujących rakietami PAK-3, PAK-2 i być może uda się Niemcom, no ale ja nie jestem tego wcale taki pewny, uda się powiedzmy kupić troszeczkę sprzętu z tych państw. Pytanie tylko, w jaki sposób zostanie ta transakcja zrealizowana. Czy będziemy mówić tutaj o jakimś barterze, czyli jakiś sprzęt wojskowy właśnie za te wyrzutnie albo wręcz całe baterie, czy też będziemy mieć do czynienia po prostu z klasycznym kupnem, a następnie przekazaniem tego wyposażenia Ukrainie. No i oczywiście tutaj mówiąc o inicjatywie niemieckiej, to prawdopodobnie właśnie będziemy mieć do czynienia z czymś podobnym, co niedawno wymyślili Czesi. Czyli wtedy, gdy ogłosili, że wiedzą, gdzie kupić dla Ukrainy 800 tysięcy pocisków, potem do tego doszło jeszcze 700 tysięcy kolejnych pocisków, no to oni wtedy poprosili inne państwa o to, żeby się przyłączyły do takiej zrzutki, aby można było szybciej zebrać pieniążki na kupno tej amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy. To się powiodło w przypadkach obu transz. Niedawno też wiemy, że Estończycy ogłosili, że znaleźli dla Ukrainy bodajże 1 000 000 pocisków artyleryjskich. Zapewne tutaj mowa po prostu o pociskach rozrzuconych w różnych państwach, które mogą je sprzedać. Być może nawet niektóre będą dopiero produkowane, kto wie. I po prostu Niemcy zapewne, aby utrzymać swój status lidera w jakimś zakresie, stwierdzili, że no dobrze, Taurusów Ukraińcom nie dajemy, ale chociaż zapewnimy im jeszcze więcej tej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Myślę po prostu, że mniej więcej o to chodziło. No i warto jeszcze dodać, że Niemcy znaleźli kolejne 20 bojowych wozów piechoty Marder dla sił zbrojnych Ukrainy. A jeżeli jeszcze mowa o
sprzęcie, to być może, Mateuszu, chodziło też pewnie o to, że Amerykanie przekażą broń irańską, która miała trafić do Houthi, a którą udało im się skonfiskować. To jest około 5 tysięcy karabinów AK, czyli kałasznikowów. Ponadto tam miały być pociski RPG, amunicja strzelecka. Trochę w każdym razie tego sprzętu było, a miało to oczywiście trafić do rebeliantów Huti w Jemenie, którzy, jak wiemy, są proirańscy. Bardzo dziękuję za komentarz. Marek Kozubel, kłaniam się nisko. Ja również się kłaniam, pozdrawiam serdecznie.